To moja kłęda, to moja rzeczywistość. To moja kłęda, to moja rzeczywistość. Jakie życie, taka kłęda, w niej zawarte jest wszystko. Cześć wszystkim, System Angela, witam was w 6 odcinku Kłędy. Dzisiaj mamy odcinek o nazwie Powrót Jedi. I ten odcinek nie będzie wyjątkowy, będzie takim samym odcinkiem jak poprzednie, czyli będę po prostu odpowiadał na wasze pytania, które wy mi zadaliście na Facebooku. I ja będę dzisiaj odpowiadać również na te pytania, na które nie odpowiedziałem w poprzednim odcinku. Także przejdźmy do dzieła. Kasper Ciurla. Miałeś coś złamane, skręcone? Jeśli tak, to co? Na szczęście jestem na tyle osobą szczęśliwą, że nigdy nie miałem nic skręconego ani złamanego, aczkolwiek miałem kilka razy stłuczone. Ze względu na to, że się ładowałem na barierki, jak byłem mały i często sobie kolano obijałem. Erik Cywiński, Cycu. Kerlo, jakie jest twoje ulubione danie? Żeby tu zbytnio nie wymyślać, powiem po prostu, że devola jest frytami. Kuba Smała, co sądzisz o dzisiejszych nastolatkach? Ma na myśli dziewczyny oczywiście, bo o chłopakach nie będziemy rozmawiać. Co sądzę? Sądzę tyle, co o wszystkich dziewczynach. Dziewczyny muszą się dziewczynić i dopóki się nie wykobiecą, no to się dziewczynią. I tak to jest. Wpierw się dziewczynią, jak są nastolatkami, a później się kobiecą. I tak to mniej więcej wygląda. Także co o nich sądzę? Tyle, co o dziewczynach można sądzić. Czy jeszcze się nie kobiecą? Simon Mate SK. Czy lubisz nosić spodnioki? Zamierzasz w przyszłości dokonać scarification modification? Pozdro. Nie wiem, o czym nagadasz. Naprawdę. Jest to dla mnie, przynajmniej dla mnie, mało zrozumiałe. Może mi ktoś wytłumaczy w komentarzach. Byłbym bardzo wdzięczny. Ja byłbym bardzo wdzięczny. Oskar Dzierżanowski. Z czym wolisz kebaba? Z baraniną, kurczakiem czy mopsem? I w jakiej formie? Kanapka? W cieście? Czy danie? Na talerzu. Wolę osobiście kebaba z baraniną, no bo wiadomo, według mnie kebab powinien być z baraniną. Jeżeli chodzi o gyros, bo chyba tobie chodzi o gyros, jeżeli chodzi o taki zestaw na talerzu, to gyros też lubię, tylko nie wiem do końca, z czego gyros się robi. Chyba z drobiu. Także gyros z frytami też jest dobry i lubię kebaba też takiego. Takiego w cieście, nie? Bule. I ten kebab w cieście mimo wszystko uważam za lepsze danie, ze względu na to, że jest bardziej fast food, niżeli taki gyros z frytami na talerzu. Kamil Maciejewski. Karlo, jak powiedzieć by bez y? B. Damian Polenik. Przechodzimy do pierwszego pytania gamingowego. Karlo, czy uważasz, że Black Ops 2, w Black Ops 2 można grać na słuch, czyli na słuchawkach? Chodzi mi tutaj o słyszenie przeciwników kroków. Nie, jeżeli chodzi o kroki, to na pewno nie. I ogólnie w Black Ops 2 to lepiej nie grać na słuch. Lepiej sobie z kimś pogadać, bo tam słuch jest dość słaby. Co najwyżej można posłuchać sobie, skąd lecą strzały. To jest inna sprawa. To wtedy zawsze słuchawki jakieś pomogą, ale uważam, że osobiście... Uważam osobiście, że nie ma zbytnio sensu kombinować z słuchawkami do Black Opsa 2 konkretnie. Ego Pata. Kerlo, tym razem bez słucharków. Ważkie pytanie. Zadam ci pytanie. Kerlo, czy zadedykujesz mi swój następny odcinek Kłędy? To czy odpowiedź na to takie zadane pytanie, zapisane w cudzysłowie, będzie taka sama jak odpowiedź na to pytanie? Tak, w cudzysłowie. Marcin Jaworski. Karlo, czy wyjaśnisz nam, czym jest falanga i zwycięstwo niemy? Odsyłam tutaj do wykładu rehabilitowanego profesora Neo5601. Ten film jest u mnie na kanale. I tam wszystko jest wytłumaczone. Adam Asek. Karlo, co należy zrobić, gdy gołąb napaskudzi na głowę? Cieszyć się i ogolić się na łyso. Konrad Biruta. Kerlo, czy masz dziewczynę? To jest już kolejne pytanie o moją dziewczynę. Nie, Konrad, nie nadajesz się na moją dziewczynę. Dominik Pełczyński. P. Lubisz kanapkę z kluchą? Nie, chyba nie. Jeżeli chodzi o taką zwykłą kluchę, to nie. Bo chleb z kluchą? Jaki to ma sens? Kuba Olejnik. Teraz przejdziemy troszkę do pytań filozoficznych.
Karlo, czy nie uważasz, że się trochę scelebryciłeś? Chodzi mi o to, że nie masz już takich hamulców jak kiedyś do prezentowania siebie i swojej ciemnej strony mocy zła. Czy się scelebryciłem? Może nie. Nie wydaje mi się, jakbym się celebrycił, to bym w tym momencie już był na Hawajach. Ja po prostu uważam, że to jest dobra forma kłędowania. Moja twarz, mój głos i co najważniejsze, ściana za mną. To jest dobry sposób i chyba nie uważam, żebym był jakimś celebrity pod tym względem, czy udawał być celebrity. Przechodzimy do nowego posta z pytaniami. Jakub Druszcz, Krylo, mandarynki czy pomarańcze? Słodkie mandarynki. Jeżeli mandarynki nie są słodkie i takie fajne kwaśne, to... takie lekko kwaśne, to na pomarańcze idę wtedy. Chyba, że są drewnem. To wtedy nic nie wiem. Arek Kopeć, Krylo, co sądzisz o grach typu MOBA? Osobiście pograłem trochę w League of Legends. Bardzo mi się podobało. Aczkolwiek nie sądzę, żebym miał ochotę po prostu się w to bardziej angażować. Uważam, że te gry są fajne. Wiem, że jest również Dota. Kilka tam osób wysyłało mi jako podarunek na Steamie tą Dotę. Jednakże ja nie chcę grać w te gry, bo to trzeba dużo czasu poświęcić, trzeba się nieźle tego nauczyć, żeby mieć z tego przyjemność, przynajmniej ja, bo ja nie potrafię się cieszyć, jak dostaję w pierdziel. Niestety. Damian Cholewa, Krylo, co jeśli nie zadam ci żadnego pytania? Maciej Cieślak, Krylo, lubisz FIFA? Jeśli tak, to którą? Maciej chyba chce mi zadać pytanie, którą FIFA lubię najbardziej. Ja lubię FIFA. Najbardziej pamiętam, że lubiłem FIFA 2002. Nie wiem dlaczego. Podobała mi się bardzo. Grałem oczywiście starsze wersje, ale 2002 mi przypadła najbardziej do gustu. Także najbardziej lubię 2002. Grałem również w 12 i 13 i 13 mi się bardziej od 12 podoba osobiście, uważam, że jest gameplay trochę lepszy, ale 2002. Krzysztof Paluch, Krylo, czy widziałeś się kiedyś z Marcinem, w nawiasie Yoshim, i czy nagrasz coś z MW2? Tak, widziałem się z nim raz, pożyczył ode mnie kabel, znaczy ja mu dałem ten kabel, żeby nie było, że nie oddał, tak? I czy nagram coś z MW2? Nie. Oleg Kulczyński. To jest dość ważne pytanie. Krylo, dlaczego w każdym pytaniu na początku ludzie piszą Krylo? Ujawnij nam swoje imię, to wtedy będziemy mówić do ciebie po imieniu. Chyba, że ci się nie podoba. Każdy zna moje imię tutaj. Każdy zna moje imię. Ja mam na imię Maciej. I to jest moje imię, które już... którym się podpisuję od dawien dawna. Od kiedy byłem dzieckiem. Bo tak mam na imię. Także... to, że ludzie nie piszą do mnie po imieniu, to nie znaczy, że nie wiedzą. Bo ludzie wiedzą. Tak mi się wydaje. Marcin Jeforski. Maćku, które Halo lubisz najbardziej? Najbardziej lubię Halo 3. Pewnie dlatego, że to było moje takie pierwsze Halo for reals. Aczkolwiek podobało mi się pod względem gameplayu. Naprawdę, wpadło w mój gust. Michał Kostarski. Werflon. Co sądzisz o abdykacji papieża? K? I kto według ciebie powinien być jego następcą? Murzyn albo Dolan. Takie są głosy. Uważam osobiście, że Murzyn będzie. Bo jeszcze tego nie było. A Dolan to tam niech w Stanach zostanie z tym Gubim. I Puchałkę. Sebastian Sopelek, Pełka. Czy gry mają wpływ na nasze zachowanie? Mogą mieć wpływ. Oczywiście, że mogą mieć wpływ, bo jeżeli zagramy jakiś zdenerwujący mecz i się zdenerwujemy, to praktycznie wtedy już gra ma wpływ na nasze zachowanie, bo będziemy wtedy chodzącą osą, prawda? Także uważam, że tak, mają wpływ. Hubert Wiśniewski, Krylo, co trzeba zrobić, żebyś odczytał czyjeś pytanie i odpowiedział na nie w kolejnym odcinku? Trzeba napisać posta pod linkiem do tego filmu na Facebooku. Ja wtedy postaram się odpowiedzieć, jeżeli będzie to pytanie dość ciekawe dla mnie. Przemek Rusin. W jakim wieku miałeś pierwszy raz styczność z grami? Trudne pytanie. Trudne pytanie, bo ja nie wiem, kiedy ja miałem pierwszy raz styczność. Pamiętam, że grałem sobie w jakieś zręcznościówki, jak byłem bardzo mały. Tak może, nie wiem, miałem 3-4 lata i w sumie też tam w
okolicy 4 lat. Dobrze już pamiętam to, jak grałem w Duke'a Nukema 3D. Był ten Duke i akurat brat nie mógł mi tej gry zablokować. Dlatego ja sobie grałem w Duke'a w wieku chyba tam, nie wiem, 4-5 lat. Marcin Nagler. Kerlo, gdybyś miał szansę dojścia do zespołu Navy Seals, doszedłbyś do grupy profesjonalistów. Chodzi o to, czy jeżeli miałbym szansę dołączyć do tego zespołu, to czy poprzez te wszystkie, czy przeszedłbym przez te wszystkie treningi, tak? O to ci chodzi. Bo oni tam mają naprawdę, ale przerąbane treningi. Znaczy te próby. Wydaje mi się, że nie. Do tego trzeba być naprawdę bardzo mocno przygotowanym i też osoby przygotowane to wcale nie oznacza to, że jeżeli ktoś jest przygotowany, to da radę. Tam trzeba mieć po prostu charakter do tego odpowiedni, także wydaje mi się, że nie, że ja bym w końcu powiedział, że już kurna mam dość. Krzysiek Sobczak. Kerlo, co cię zainspirowało, by robić filmy na YouTube? Jaki jest twój ulubiony serial brazylijski? Co mnie zainspirowało? Na pewno ludzie z zagranicznego YouTube'a. I to chyba tyle. A jeżeli chodzi o ulubiony serial brazylijski, to chyba Zakochany Anioł. Była tam taka aktorka, która później niby ona miała karierę przed sobą i chyba nie wiem, chyba skończyła się ta jej rola na tym serialu. Czy ten Zakochany Anioł, nie pamiętam, czy to taka była nazwa, ale coś w tym stylu, coś tam było. Jakieś pewnie, jeżeli jakieś panie to oglądają, dziewczyny albo kobietony, to powinny wiedzieć, bo one pewnie to oglądały. Krzysztof Walczak, czy myślisz... To są chyba dwa pytania. Czy myślisz, czy istnieją istoty pozaziemskie? Tak, myślę. I czy istnieją istoty pozaziemskie? Jest trudne pytanie. Nikt na to nie jest w stanie odpowiedzieć, prawda? Dlatego to jest chyba kwestia wiary. Wydaje mi się, że coś tam może być. Że może być jakaś planeta, gdzie tam są podobne takie kerle i podobni Krzysztofie Walczaki. I wydaje mi się tak, że może tak być. No. Kto wie, no. Kto wie, fajnie by było w końcu się czegoś kurna dowiedzieć. Maksym Grzelka. Kerlo. Trzy pytania. Jako, że są krótkie, to odpowiem. Uno, musztarda czy ketchup? Ketchup. Dos, nagrasz kiedyś grę typu horror? Czy w ogóle gustujesz w takich grach? Grałem. Nawet na YouTubie. Ale ukryłem te filmy, żeby ludzie nie wchodzili i nie liczyli, że będę dalej nagrywał, ze względu na to, że po prostu nie kontynuowałem serii, nie chciałem wprowadzać ludzi w błąd. Tres, jak się urodziłeś, to byłeś chłopakiem czy dziewczynką? Chłopcem, chyba. Czy chłopakiem? Chłopcem. Chłopakiem. Paweł Kondraciuk, Mastero Kerletoni. Twoja chawira płonie. Jaka będzie pierwsza rzecz, którą ratujesz? Wpierw wyskoczę przez okno, a później zacznę opróżniać dom. Marcin Królewski? Kerlo, słyszałeś o 2015 Star Wars Episode 7. Powinienem powiedzieć 2015, ale jeśli tak, co o tym sądzisz? Może to być niezła beka. Uważam, że będzie to dość komiczna część Star Warsów, że na pewno będzie bardziej w stylu jedynki niżeli starej trylogii. Na pewno. To będzie Star Wars dla wszystkich. Dobra, to by było na tyle. Już i tak całkiem tutaj ładnie opróżniłem pytajnik. Zapraszam do zadawania kolejnych pytań. Będziemy mieli materiał na kolejny odcinek. Oczywiście dokończę te, które tu zostawiłem, żeby nie było. Ponadto to by było na tyle. Także dziękuję za oglądanie. Za oglądanie, bo mi się już głos łamie. Nie dlatego, że za dużo gadam, tylko że mi się głos łamie ze względu na to, że się łamie. I jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku Quendy. Mam nadzieję, że uda mi się wrzucać następne Quendy tak właśnie sobota, niedziela, co tydzień. Także byłoby fajnie. Także dziękuję za oglądanie. I arrivederci Roma, jak to mówią w Paryżu.